Witam wszystkich bardzo serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem na Firleju. Będę dzisiaj pierwszy raz pływał z moim Equinoxem. Pływał, może za duże słowo, ale będę coś tam w wodzie troszeczkę głębiej. Będę sobie brodził, szukał jakichś fantusów. Ludzi sporo jeszcze. Przyjechałem troszeczkę później, 20 jest za 20, więc no, do zmierzchu będę chodził, brodząc w tej wodzie. Mam pierwszy fant, złotóweczka. I teraz padła druga złotóweczka. Trochę głębiej chodzę. Nie chcę ludziom przeszkadzać, bo sporo jeszcze osób jest tutaj na plaży i w wodzie. Więc na skraju chodzę, ale może jakaś biżuteria wyjdzie. Chodzi wątpię, jest moje szczęście. Ale już mam 2 złote. Jest kapselek. Mam pieniążek jakiś, 50 groszy. Woda jest bardzo przyjemna, cieplutko. Mam 2. Za dużo sygnałów nie ma. Możliwe, że jakbym wyszedł troszeczkę płyciej, to by było, ale nie chce mi się kapsnik przy brzegu gdzieś kopać, więc chodzę, brodzę głębiej, może jakąś biżuterię wynypię, albo i nie. Powiem wam, że przyjemnie z wykrywaczem się w wodzie brodzi, tak troszeczkę głębiej, tak po szyję, to jest fajnie. To jest dopiero przyjemność. I mam 2 znowu. I mam kolejną złotóweczkę. Jest jeszcze jeden poszukiwacz fantów, którego pozdrawiam serdecznie, ale kolega gdzieś tam na plaży sobie chodzi, brodzi po kostki w wodzie, a ja jestem zanurzony prawie po szyję, bo troszeczkę chłodno się robi i w
wolę być głębiej, żeby mi ciepło było. Może bym wyszedł całkowicie na plażę, ale nie chcę mi się. Jeszcze za dużo ludzi jest na plaży, to sobie będę tutaj siedział. I czaił się. Taki rekin. Rekin może nie, ale krokodyl taki. Tak, bo są dziki. Są rekiny. A ja założę gang krokodyli. Krokodyle z jezior. Coś mam. I troszeczkę lepszy sygnał. Dwójeczka kolejna. Wyszedłem troszeczkę płycej. Tak. Za kolana wody i więcej kapsli wychodzi. Nikogo już w wodzie nie ma. Z tej strony przynajmniej mola. Z tamtej widzę, jeszcze ktoś pływa. Więc mogę sobie tutaj łazić dalej. No, nie nazbierałem za dużo fantów, ale przynajmniej miło spędziłem czas w wodzie. Zobaczymy, coś może jeszcze wyjdzie dzisiaj. I udało się trafić jeszcze 20 groszy, troszeczkę głębiej jak widać. Dobrze, że woda ciepła jest, bo już mało przyjemnie się robi nad tą wodą. I znalazłem jeszcze jedną monetkę. Grosik. Na sam koniec. I spotkałem widza. Pozdrawiam kolegę Pawła, który też tutaj z wykrywaczem chodzi. Umówiliśmy się gdzieś na jakieś kopanko. I tyle na dzisiaj. Zawijam się do domu i zapraszam na podsumowanie. No hej, jestem już w domu. To jest efekt moich wczorajszych poszukiwań w wodzie. Za dużo tego nie ma, ale cieszę się, że kapsli tyle nie było. W sumie dobrze, że chodziłem, brudziłem troszeczkę głębiej, więc kapsli tylko 3 i jakieś monetki też wyszły. 2 dwójeczki, 3 złotóweczki, 50 groszy, 20 groszy i 1 grosik na sam końcu już, jak było ciemno. I taki mój pierwszy wypad z Equinoxem w wodzie. Ogólnie jestem zadowolony z tego wypadu, bo przyjemne to jest takie brodzenie, troszeczkę pływanie nawet z wykrywaczem. Pierwszy raz bawiłem się w taką odmianę poszukiwań i spodobało mi się. Na pewno będę jeszcze jeździł i pływał i brodził ze swoją wykrywką. Pewnie na Firleju, może jeszcze na zalewie zobaczymy, jak będzie mi się chciało i będzie czas. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć.